Hejka, siemanko kochani, uznałam, że zrobię super vloga z 2 dni. Jest dzisiaj czwartek, jedziemy razem na kawaliadę. Wstawię wam jakieś przebitki, także zapraszam was do oglądania. Możemy pójść na górę usiąść. Bez ostróg. Da się, da się. Zaczekajcie, muszę klasnąć, bo to było piękne. Dzisiaj druga Karola Mazurek i na miejscu trzeci Marcin Wołdański. Kochani, jesteśmy po pierwszym konkursie ujeżdżenia, w sensie od momentu, kiedy my tu jesteśmy. Moja ocenka było dobrze. Pewne uwagi mam, ale może zostaje to dla siebie. W każdym razie właśnie przyszłam z mamą zjeść. Miałam ciasto. Moja mama ma taki obiad. I kupiłam sobie bluzkę z Silhouera, tą ocieplaną na Polarze. Bo będzie zima. No. Wracam, jak będziemy na konkursie skoków. Sushi dla konia. Nice. Jestem właśnie na stoisku, na którym byłam w 2018 roku i widzę, że nadal są te ciasteczka. Fajne jest to, że właśnie tutaj są różne, nawet takie ziołowe. To chyba jest ziołowe ciastko. Teraz biorę czosnek. I wzięłam takie duże pudło, aby właśnie pomieszać wszystkie smaki, żeby czegoś tam tak dodać. W ogóle już jest konkurs skoków i właśnie teraz wybieramy... Już się sprężam. Bierzemy dzikie owoce. Bruskwinia morela. No i wszystkie te smaki wzięłam już. Malina jeszcze. Banana weźmiemy. A wiśnie wziąłeś? Wzięłam. Czekaj, muszę się trochę tutaj... Czyste jabłko. Banana? O Boże Święty! Idę tego. Dobrze, to my już. Pani polecam, pani mi dopchała jeszcze bardziej to wiadro. Kosmos. No, a tutaj kolejny konik. Nice. Jezu, jaki skrót. Boże Święty.
Do domu, zrobię wam szybki haul, ponieważ kupiłam parę rzeczy, tak jak widzieliście na przebitkach, a więc pierwszą rzeczą są to ciastka ze strony dla koni.pl, jakby ktoś był zainteresowany, tak jak widzieliście, było tam mnóstwo smaków, o Boże, co się ze światłem stało. Ciciuś, zaraz cię nakarmię, daj mi tylko chwilę. Kolejną rzeczą jest to taka bluzka z Silhouette'a i ona jest ocieplana. Chciałam powiedzieć, że w następnym vlogu ją założę i wam pokażę, jak się w niej prezentuję, ale zrobię to w tym vlogu, ponieważ ten vlog jest połączony w dwa dni, także zaraz będzie pewnie przebitka, jak mam tą bluzkę na sobie. Kolejnymi rzeczami są to takie dwa ciasteczka z Candy Horse. Kupiłam takiego bałwanka i w sumie to skarpety z głową renifera. I słuchajcie, ostatnią rzeczą dla konia, no to jest odżywka z Dr. Horse'a. Ona tak ładnie pachnie kokosem, serio. Kochani, witajcie kolejnego dnia. Jedziemy właśnie do stajni, ale miałam wam jeszcze pokazać tą koszulkę, którą wczoraj kupiłam, Silhouette'a. Ogólnie teraz dopiero widzę, jaki ten materiał jest super. Zobaczcie to porążkowanie. I naprawdę od spodu jest polar, ja się już w tym duszę. I dzisiaj ja mam letnie jeszcze leginsy. Chcę sobie kupić, jak będą te wyprzedaże, ciepłe na zimę. Także założę sobie jeszcze dzisiaj dresy na te leginsy po treningu i przed treningiem. Zapraszam was na drugą połowę tego vloga i lecimy. Słuchajcie, właśnie dojechałam do stajni. Draco jako pierwszy się na mnie popatrzył. Słodziak, dzisiaj też go bierzemy do pracy. O, cześć Karstenku, mój ty dziudziu. Powiem wam, że dzisiaj pogoda mocno jesienna.
Naprawdę czuć klimacik. Cześć, bąbelku! W ogóle po tej kawaliadzie mam takiego powera, żeby pojeździć, naprawdę. Bo ja tydzień temu nie jeździłam, bo Karsten był usztywniony troszkę w szyi. No cześć! 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 No, mamy dla Was prezenty dla obu panów. Co jeszcze chciałam powiedzieć? A, Derka mu się przesunęła. Że dzisiaj mam jazdę bez trenerki. Także zobaczymy, jak nam pójdzie. To będzie nasza pierwsza jazda bez trenerki. A najpierw pójdzie na lążę, żeby mógł się właśnie jeszcze porozluźniać. No i potem taką leciutką jazdę zrobimy. No, napuściłam do Ciebie niespodziankę. No, Karstynko, mam coś dla Ciebie, ale nie rób tak. Tak nieładnie. Chodź. Czekaj. To nie wiem, czy to jest, ale masz. I fajne jest to, że te cukierki nie mają mąki w sobie. No, dobry. Podczas czyszczenia mu kopyt przypomniało mi się, nie chcę swojej nóżki. Przypomniało mi się, że była pani od golenia i zobaczcie, jak ma pięknie ogolone nóżki. O, tutaj widać. Tutaj widać pasek oddzielający. Tak ładnie ogolone, aby bakterie się tutaj mu nie dostawały. No. No i super. Tak, chłopaku? Dzisiaj zakładamy mu granatowy czapraczek, granatowe ochraniacze i jeszcze założę mu granatowe nauszniki. Czyli to taki ładny, mega. Tak się Karsten prezentuje, jaki model. Te nauszniki tak średnio wyglądają z przodu, bo ma takie... tą grzywkę. Ale ja nie chcę, żeby mu wystawała, bo to nie będzie ładnie wyglądać. Może być. Ona poszła z Karstenem na lążownik, a ja w tym czasie ogarniam żarcie dla koni i idę się ubierać, przebierać. Także tak wygląda nasze życie, takie połączone. A i w ogóle Drako się zmieniła dieta. To może od razu Wam pokażę w sumie. A więc tak. Na śniadanie dostaję w miarę kiesieczki. Do tego dostaję miarkę owsa. W sumie to półtora, pyk, jeszcze pół. O. I do tego witaminy, te, które dostało do śniadania, czyli ota, pół miareczki i do tego jeszcze drożdże piwne, miarkę z kawałkiem, sobie puszczam miarkę stąd. O. I tak wygląda śniadanie. Jeżeli chodzi o obiad, to dostaję miarkę owsa i pół miarki owsa, czyli półtora. I do obiadu ostatnie, co udało mi dodać, to sieczka. Miarkę sieczki. No i mieszamy. Jak sobie z każdym obiadem. Stanowiłam, zaczęłam dodawać witaminki, witaminy do wysłotek, jak napęcznieją, wtedy dodaję i fajnie to się miesza. Bo jak najpierw dodam, a potem zaleję wodą, no to tu tak średnio się rozpuszcza. Udało mi się przesypać musli. Jeszcze tylko sieczkę muszę uzupełnić i będzie finito. Jeżeli chodzi o kolację, to dostaję miarkę sieczki i pół miarki musli, trochę więcej, a pół miarki musli i do tego półtora miarki owsa i to jest cała jego kolacja, czyli zmniejszony ma owies plus dostaję tylko musli na kolację, bo chłopak jest gruby. Ogólnie to jak skończyłam z Karstenem trening, było dużo kłusa na luźnej wodzy, jak i
galopu na luźnej wodzy i ogólnie w prawo on chodzi mega spoko, mega fajnie, ale no na lewą w ogóle nie chciał mi galopować, a jak mnie już zagalopował, to mi takiego bryka strzelił. Było widać, że no nie wiem, ja myślę, że to jest jakaś bolesność. No to myślę, że będzie musiała do nas przyjechać nasza fizjoterapeutka i po prostu go wymasować czy coś, no bo robimy mu telążę rozluźniającą od jakoś półtora tygodnia. No, czy jest lepiej? Może troszeczkę, bo jednak już się coś tam zgina, ale no generalnie no to jest mega słabo. Słuchajcie, ja jestem właśnie po treningu z Karstelem. No tak jak słyszeliście, jest usztywniony, a teraz go porozciągam jakby na obie strony. Chodź. Dawaj. Tak, brawo. Ała, moje palce. Dziabał mnie w palce przy tym. Ała! Dobry to. Teraz druga strona. Tak. Ale dobry. Tu jest. Spadło ci do wody, tak? Ała. Ja właśnie chowam cały sprzęt, rozwiesiłam derkę przeciwdeszczową jeszcze tutaj, bo jest mokra. I właśnie będziemy dawać Karstenowi słodki. Chodź, dzidzia. Chodź. A obiadek dostanie, jak jeszcze bardziej wyschnie. Jest jeszcze troszkę ciepły. To się nie jest mokry, ale jest ciepły, więc wolę, żeby najpierw sobie zjadł słodki. Nie mieć pudełka i przyszłam zobaczyć, jak Draco pracuje. Ale jest ciemno tutaj. Skończył pracę, o Boże. Zrakusia. Tak dokładnie, o Jezu, strupek mu zszedł tutaj. To zostaw. To zostaw. Zasuniemy ochry. Dobrze, nic nie widać. 15 listopada minął mi rok z Draco i dałam mu połowę ciastka, ponieważ tu jest bardzo dużo cukru i no po prostu damy mu jeszcze to dzisiaj. Miły Draco. Uśmiech. Pięknie, masz. No gryź, gryź. No gryź. Pięknie. O mój Boże. Dobre. Co? Jeszcze? Masz. O Jezu. Do boksu czy co? Boże. Masz chrobry. Dobrze. Nieźle, nieźle. Masz niebieski pysk. No. Jaki masz niebieski. Jesteś zabawny, jesteś to prawda. Umiesz rozbawić. Jeszcze sobie weźmie sam. Dobrze, nadkurzaczu. Jak ktoś jeszcze nie widział post na moim Instagramie a propos właśnie tego, że Draco jest u mnie rok, to zapraszam sobie zobaczyć, bo zdjęcia wyszły przepiękne. Rozumiem, Draco, bardzo ci się to podoba, tak? Smakowało ci? Obierz mi rękę w takim razie. Masz niebieski język.
Nieźle. Synowi już zmieniłam dereczkę, przeczyściłam go po jeździe. Dałam marcheweczkę. Tak, chłopaczku. Do jutra. No, do jutra. Pa, pa. Z konikami żegnamy, pójci, pójci. Jeszcze przyszła drakonowa dereczka i ona jest przeciwdeszczowa na polarku. O, proszę bardzo, tak się konik prezentuje. Zaprezentuj się. No pięknie. Dobra, my się z koniem żegnamy już. Już, tak? Jutro będę. Jutro będę. No jutro będę. Mua. Pa, pa. Chowaj się. Chowaj się. Chowaj się. Pa, pa. Do jutra.